Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, w wielkim zamku żyła kiedyś piękna dziewczyna o śnieżno-białej cerze. Z tego powodu wszyscy nazywali ją Śnieżką. Królewna byłaby szczęśliwa, gdyby nie zła macocha, która ciągle jej dokuczała. Nie potrafiła bowiem pogodzić się z tym, że pasierbica jest ładniejsza od niej. Macocha cały dzień spędzała przed lustrem, chcąc poprawić swoją urodę, ale nadal była brzydsza niż królewna. Wymyśliła więc sposób, jak pozbyć się dziewczyny. Wezwała do swojej komnaty myśliwego i rozkazała mu zaprowadzić Śnieżkę do lasu i tam ją zabić. Kiedy myśliwy usłyszał, czego żąda od niego królowa, padł na kolana i błagał ją o litość dla biednej dziewczyny. Macocha nie chciała jednak o tym słyszeć. Powiedziała myśliwemu, że jeśli nie wykona natychmiast jej rozkazu, sam zginie. Tymczasem królewna beztrosko bawiła się na pałacowym dziedzińcu. Zrozpaczony myśliwy musiał wykonać okrutny rozkaz złej królowej. Chwycił więc Śnieżkę za rękę i poszedł z nią do lasu. Kiedy jednak byli już na miejscu, myśliwy zlitował się nad niewinną dziewczyną i uwolnił ją. Śnieżka spędziła noc w lesie, płacząc z rozpaczy i przerażenia. Nad ranem ujrzała na polanie maleńki domek. Zapukała do drzwi i choć nie usłyszała odpowiedzi, weszła do środka. Wewnątrz chaty wszystko było bardzo malutkie i panował nieład. Królewna posprzątała, a potem zmęczona usnęła. Kiedy się obudziła, ze zdziwieniem ujrzała, że wpatruje się w nią siedem par zachwyconych oczu. Przed nią stały krasnoludki, które mieszkały w tej leśnej chacie od wielu, wielu lat. Śnieżka opowiedziała nowym przyjaciołom smutną historię swojego życia, a oni wysłuchali jej w skupieniu. Krasnoludką zrobiło się żal dziewczyny, więc ofiarowały jej gościnę na tak długo, jak będzie chciała. Królewna bardzo się ucieszyła i grzecznie podziękowała krasnalom. Śnieżce żyło się wspaniale w chatce małych ludków. Zaprzyjaźniła się z leśnymi zwierzętami, które codziennie ją odwiedzały. Aby odwdzięczyć się krasnalom za gościnę, dziewczyna sprzątała ich malutki domek i przyozdabiała go kwiatami, które dostawała od swoich małych przyjaciół. Gotowała także pyszne posiłki, piekła ciasteczka i czekała na krasnoludki, które każdego dnia pracowały w kopalni diamentów. Kiedy wracały zmęczone, królewna witała je czarującym uśmiechem i zapraszała do stołu. Tymczasem zła macocha cieszyła się z tego, że pozbyła się pasierbicy. Jej radość nie trwała jednak długo. Pewnego dnia zapytała swego magicznego zwierciadła. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Zwierciadło odpowiedziało jej, że najpiękniejsza jest Śnieżka, która mieszka w leśnej chatce razem z krasnoludkami. Macocha nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała. Kiedy jednak zobaczyła w zwierciadle uśmiechniętą twarz królewny, wpadła we wściekłość. Krzycząc i złorzecząc, otworzyła swoją księgę czarów. Za pomocą tej księgi sporządziła zatrute jabłko, którym chciała podstępnie otruć pasierbicę. Przebrała się więc za starą żebraczkę i podążyła do leśnego domku, niosąc w dłoniach zatruty owoc, aby ofiarować go dziewczynie. Ufna Śnieżka chętnie przyjęła pachnące i błyszczące jabłko, lecz kiedy ugryzła kawałek, upadła na ziemię jak nieżywa. Kiedy krasnoludki wróciły do domu i znalazły królewnę leżącą na ziemi, długo płakały, myśląc, że Śnieżka nie żyje. Z pomocą zwierząt zaniosły Śnieżkę na leśną polanę i delikatnie ułożyły ją na trawie. Sarenki, zajączki i wiewiórki nazrywały pięknych kwiatów i ułożyły je u stóp królewny. Pogrążone w rozpaczy krasnale czuwały nad nią przez kilka dni i nocy. Dwa małe słowiki długo śpiewały dziewczynie pieśni żałobne. Krasnoludki nie wyobrażały sobie życia bez pięknej przyjaciółki, która tak wspaniale się nimi opiekowała. Pewnego razu przejeżdżał tamtędy książę, którego urzekła uroda Śnieżki. Spytał więc krasnoludków, kim jest ta piękna dziewczyna,
a one opowiedziały mu jej smutną historię. Wzruszony książę podszedł do królewny i chcąc ją pocałować, lekko ją uniósł. Wówczas z jej ust wypadł kawałek zatrutego jabłka, a Śnieżka otworzyła oczy i uśmiechnęła się do swego wybawcy. Uradowane krasnale zaczęły tańczyć i śpiewać, a zwierzęta rozbiegły się po lesie, aby przekazać wszystkim radosną nowinę. Śnieżka i książę zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Książę oświadczył się królewnie, a ona zgodziła się zostać jego żoną. Krasnoludki, widząc, że dziewczyna znalazła wspaniałego męża i opiekuna, zgodziły się na jej wyjazd. Młody mężczyzna wsadził Śnieżkę na konia, aby zawieźć ją do swego zamku i przedstawić królewskiej rodzinie. Krasnale długo jeszcze patrzyły za odjeżdżającą parą, a potem ruszyły w stronę kopalni, by z ochotą zabrać się do pracy. Parę dni później odbyło się huczne wesele, w którym uczestniczyli wszyscy mali przyjaciele królewny.